Rozpoczynamy swoją karierę. Ty już podjęłaś decyzję, że chcesz spróbować. Prawdopodobnie wiesz, na czym polega ta praca, ale mimo wszystko opiszemy ją od naszej strony. Praktycznej wiedzy na ten temat. Przyjmijmy, że zaczynasz przygodę i chciałbyś zostać stricte programistą. Ewentualnie interesuje cię każde stanowisko związane z programowaniem. Każda osoba z tej branży, zaczynając od zera, właśnie od tego startuje, więc myślę, że jest to dobre założenie. Spotkaliśmy się już z bardzo często padającym pytaniem o płeć. Nie wiem dlaczego w ogóle ona pada, ale spieszymy z odpowiedzią. Płeć nie ma żadnego znaczenia. Utarło się, że programiści to mężczyźni. Może i tak było przez dłuższy okres czasu, ale tylko dlatego, że był to zawód mocno zamknięty. Na studia kierunkowe uczęszczali głównie mężczyźni, ale już tak nie jest. Każdy może zostać programistą bądź pracownikiem w IT, a na niektórych stanowiskach branżowych kobiety radzą sobie znacznie lepiej od mężczyzn. Także podkreślę to jeszcze raz, płeć nie ma żadnego znaczenia. Praca programisty polega na rozwiązywaniu problemów, czy to po stronie frontendowej, czy backendowej. Frontend to jest inaczej wszystko to, co widzisz na swoim ekranie urządzenia. Wszystkie funkcjonalności od strony zewnętrznej, tej w pewnym sensie namacalnej. Jest to także wygląd stron internetowych, funkcjonalność i przejrzystość aplikacji. Wcześniej frontendowiec i backendowiec, tester, analityk, support, czy wszyscy inni w firmach pracują na zupełnie innych narzędziach oraz w innych językach programowania. Niezbędna jest jednak ich pełna integracja, dlatego właśnie praca w IT wymaga pracy zespołowej, dobrej komunikacji i obecnie najczęściej integracji pomiędzy zespołami z różnych krajów. Dlatego niezbędny będzie także język angielski, przynajmniej na poziomie średnio zaawansowanym, tak zwanym komunikatywnym. Jest też tak dlatego, że duża część materiałów dostępnych w sieci to także pomoce naukowe, tutoriale. Jeżeli chcesz być dobrym programistą, rozwijać się, szybko piąć się w górę, to mamy na to gotową receptę. Jeżeli jesteś żądnym wiedzy branżowej, może być to twoje przyszłe hobby, przyszła pasja, chcesz się uczyć i rozwijać nowe języki, nowe narzędzia, szkolenia itd. Każda kariera musi się gdzieś zacząć. W branży IT, przynajmniej na razie, jest to ułatwione, gdyż tak jak wspomnieliśmy parę chwil temu, rynek poszukuje pracowników. Już, teraz, szybko. Możliwości są bardzo duże, tylko pracowników brakuje. Odejdźmy na chwilę od tego. Pokażę ci, jak bardzo jest to widoczne. Zapewne już sam to sprawdzałeś. Wejdźmy może na jakiś popularny portal ogłoszeń pracy dla wszystkich. Wchodzimy na pracuj.pl. Pracuj.pl. Wpiszmy hasło programista. Na chwilę obecną 2700 ofert pracy. I to tylko w Polsce, a to tylko jeden portal ogłoszeniowy. Może wpiszmy bardziej ogólnie. Hasło wyglądało trochę inaczej. Jeżeli trafisz na kogoś z branży, to możesz zdziwić się przebiegiem rozmowy. Dlaczego? Ponieważ w branży IT bardziej liczą się twoje umiejętności i predyspozycje niż suche dane z twojego CV, bądź to, jak odpowiadasz na najbardziej popularne pytania rekruterów. Tutaj raczej nikt nie będzie poruszał standardowych pytań, a jeżeli też je poruszą, to ujmą je troszeczkę inaczej. Na przykład pytanie o twoje hobby. Tu nie liczy się jak zwykle jakiejś spokojnej hobby, czy też jakiejkolwiek hobby. Tutaj pytanie ma na celu wyciągnięcie z ciebie. Początek przygody z branżą IT to tak zwane stanowiska juniorskie. Zaczynasz z podstawowymi umiejętnościami, które nabędziesz na przykład na studiach informatycznych, kursach online, bootcampach, kursach stacjonarnych lub po prostu samodzielnie, nawet za pomocą darmowych narzędzi bądź z książek. Jest kilka tytułów na rynku bardzo obszernych w wiedzę, więc początek kariery można zrobić za pomocą własnego zaangażowania, chęci i ambicji, a drogie kursy wykupić w momencie, w którym zatrzymasz się w rozwoju i będziesz przekonany, że dalej sam nie pójdziesz. Po to są również właśnie stanowiska juniorskie w firmach. Normalnie w innych branżach jest to nazywane stanowiskiem asystenta do spraw czegoś lub czasami również stażem. Tyle, że staże... Zależnie od tego, czy pójdziesz w stronę techniczną, czy w stronę menedżerską, schemat rozwoju będzie wyglądał tak. Może się on oczywiście różnić w zależności od firmy, do której trafisz. Jest to schemat poglądowy, wyznaczający dwie możliwe ścieżki rozwoju na przestrzeni kilku lat w branży. Do tego dochodzą wszystkie stanowiska pośrednie i rozszerzające w firmach. Jednak zaczynając od juniora, jesteś w stanie zajść tak naprawdę w ścieżce ogólnopojętego programisty. Przedstawię ci krótki raport dla wybranych wcześniej przedstawionych stanowisk. Jest to średnia z zarobków ujęta w przedziałach od do dla największych firm w Polsce. Są na niej wahania od do, dlatego że nie każda firma płaci tak samo. Poza tym nawet na stanowisku juniorskim w tej samej firmie występują wahania w zależności od tego, co reprezentuje sobą kandydat do pracy. Nie znamy wszystkich danych na rynku, a przedstawiony trochę poglądowy i nie do końca prawdziwy, ale mniej więcej tłumaczący, o co w tym chodzi.
Co możesz robić jako programista i jaki język wybrać, czym się zajmować? Spójrz na to. To wszystko jest nadal aktualne, tym bardziej, że w internecie dostępne są trendy w wyszukiwaniu danych języków kodu. Popularność języków programowania dla każdego roku aktualnego i wstecz, zrobiona przez TIOP, odpowiedzialną za to zadanie. Zaraz wrócimy do infografiki, aby ją opisać, ale najpierw spójrz na TIOP. Możesz ten raport obejrzeć w każdej chwili dla każdego miesiąca. Jeżeli oglądasz ten kurs później, wystarczy, że wpiszesz w wyszukiwarkę hasło TIOP i sprawdzisz aktualne dane. Od lat króluje język Java. Dlaczego tak jest? Pewnie dlatego, że jest to od lat język, na którym można stworzyć wszystko zgodnie z hasłem Vora: Write once, run anywhere. Korzystają z niego wszyscy.